Dziś 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Jako perła wydarzeń historycznych zasługuje na godną oprawę. Oprawą tą niech będzie Akademia w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kraśniku. Przed Akademią zapraszam pana burmistrza. Szanowni państwo, droga młodzieży, zebraliśmy się tutaj, żeby pomyśleć o tym, co było 150 lat temu. Dla wielu z was jest to zamierzchła przeszłość. Dla nas, dla mojego pokolenia także, dla waszych nauczycieli także. Jednakże chcę o jednej rzeczy wam powiedzieć. Gdyby nie to, że 150 lat temu wybuchło trzecie z wielkich powstań narodowych, być może bylibyśmy jakąś jedną z wielu wielkich republik Wielkiego Związku Radzieckiego. Może byśmy nie mówili tym samym językiem. To, co nas spaja jako naród, to jest wspólnota. Wspólnota historyczna, wspólnota pewnych celów i to, że przez wieki razem, poprzez walkę czy to z zaborcą, czy to z jakimś najeźdźcą, myśmy ukuwali to, co się nazywa jądrem państwowości polskiej, narodu polskiego. I dzięki takim ludziom jak 150 lat temu, szlachcie, chłopom, części mieszczan, jesteśmy nadal Polakami, jesteśmy narodem i warto o tym mówić, warto o tym wspominać, bo ja tutaj powołam się na przykład Małej Irlandii. Wszyscy wiecie, co to jest Irlandia, mała wyspa koło Anglii i Irlandczycy to jest bardzo dumny naród. A wiecie o tym, że przez wiele wieków oni byli pod butem angielskim, ale tyle powstań, co było w Irlandii, to pozwoliło im utrzymać tę tożsamość narodową, język, kulturę, tradycję. Mimo że Anglicy to kraj protestancki, kraj anglikański, zerwał Henryk VIII, żeby móc się ożenić z kolejną żoną, kontakty z Rzymem, dzisiaj byśmy powiedzieli z Watykanem, a Irlandczycy nadal tkwią w tej tak zwanej archaicznej kulturze chrześcijańskiej, kulturze katolickiej. Wydawało się, dlaczego? Dlatego, że nie chcieli wziąć tego, co najeźdźca angielski ze sobą niósł. Oni trwali, oni walczyli, oni byli krwawo mordowani przez Brytyjczyków, Anglików i Szkotów razem wziętych, tak samo i my. My w Powstaniu Styczniowym walczyliśmy z zaborcą rosyjskim i między innymi te kilkanaście tysięcy potyczek, te kilkaset tysięcy polskiej szlachty, polskich chłopów spowodowało to, że między innymi jesteśmy tutaj i możemy mówić lepszą, gorszą polszczyzną i możemy czuć się Polakami, mimo że mamy zjednoczoną Europę. To tyle, moi drodzy, przywodzenia. Ja wiem, że niektórych z was młodych może nie interesować historia, ale jak podrośniecie, będziecie na pewno wiedzieć, że warto mówić o historii, warto być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami, bo takie coś jak Powstanie Styczniowe też napawa nas dumą, mimo że historycy różnie oceniają. Najwybitniejszy znawca Powstania Styczniowego, profesor Stefan Kieniewicz, różnie to powstanie oceniał, ale konkluzja była zawsze jedna, pozytywna. Gdyby nie Powstanie Styczniowe, być może nas by nie było i pamiętajmy o tym i bądźmy wdzięczni wszystkim tym naszym pradziadom, którzy 150 lat temu chwycili za pałasze, za strzelby, za kosy, jak to chłopi w słynnym obrazie Abdurraha Rodgera, kucie kos w Powstaniu Styczniowym. Bądźmy z tego dumni i pamiętajmy o tym. I między innymi ta impreza dzisiaj jest tym, o czym powinniśmy pamiętać i ciągle powtarzać naszym kolegom, znajomym, naszym rodzinom, byśmy żyli w kulcie tego, co się nazywa polskość. Dziękuję. Po przegranej przez Rosję wojnie krymskiej Polacy zobaczyli słabość swojego zaborcy. Wzmocniło to tendencje niepodległościowe wśród młodego pokolenia Polaków, niepamiętającego już tragedii Powstania Listopadowego. Wpływ na rozbudzenie nadziei niepodległościowych miała niewątpliwie tak zwana odwilż posewastopolska, czyli reformy przeprowadzone przez cara Aleksandra II.
Po 1856 roku załagodzono cenzurę. Pojawiła się możliwość legalizacji niektórych polskich organizacji. Wprowadzono także amnestię dla więźniów politycznych. W Królestwie Polskim ponownie wprowadzono Radę Stanu z Aleksandrem Wielkopolskim na czele. Jednak zdawano sobie sprawę, że reformy nie mogą pójść zbyt daleko, czego wyraz dał sam car podczas wizyty w Warszawie w 1856 roku. Póki w narodzie myśl swobody żyje, wola i godność i męstwo człowiecze, póki sam w ręce nie odda się czyje i praw się swoich do życia nie zrzeczy, to ani łańcuch, co mu się skaszyje, ani utkwione w jego piersiach miecze, ani go przemoc żadna nie zabije i w moc dziejowej hańby nie zawlecze. W Królestwie Polskim istniały w tym czasie dwie główne koncepcje polityczne. Z jednej strony były to poglądy umiarkowane, przewidujące początkowo reformy, a dopiero później ewentualną walkę o wolność. Aleksander Wielopolski uważał, że trzeba dojść do ugody z Rosją i starać się jak najbardziej powiększać autonomię królestwa. Z drugiej strony natomiast pojawiły się tendencje radykalne, propagujące ogólnonarodowe powstanie. Głównymi przedstawicielami tego nurtu byli Ludwik Mirosławski, Zygmunt Sierakowski i Jarosław Dąbrowski. Od roku 1860 sytuacja w Królestwie zaczynała być coraz bardziej napięta. Pojawiały się liczne manifestacje o wydźwięku niepodległościowym. I cóż powiedzą tomy słowników, lekcje historii i geografii, gdy tylko o niej mówić potrafi krzew psu kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży, jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W przeddzień wybuchu powstania styczniowego na terenach Królestwa Polskiego istniały dwie główne grupy. Biali propagowali zjednoczenie całego społeczeństwa i presję organiczną oraz dążenie do rozszerzenia Królestwa. Czerwoni natomiast byli zwolennikami powstania zbrojnego przeciw caratowi, by dokonać reform uwłaszczeniowych w wolnej już Polsce. Thank you.
fortepianych z hukiem dwóch. Rok 63 wiatr czas zawiera. Miłość to życie, płatki oczu, płatki zamiecie, piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz? Rzemień od broni ramię przecina. Twarze, mundury jak popiół święty. Wnuków, pamiętasz? Światła, godzinę? Bezpośrednim powodem wybuchu powstania styczniowego była tak zwana branka, czyli przymusowy pobór do carskiego wojska. W związku z tym utworzono tymczasowy rząd narodowy, który wybrał Ludwika Mierosławskiego na dyktatora. 22 stycznia 1863 roku tymczasowy rząd narodowy wydał manifest, w którym wyzwał Polaków do walki z caratem. Symbolem powstańców było godło symbolizujące orła, pogoń i archanioła, czyli herby Polski, Litwy i Ukrainy. Prosimy wszystkich o powstanie. Śledząc horyzont daleki, lecz w duszy pełni wiary i Tobą rozmodleni, szliśmy, od Pana oderwani, w cel jeden zapatrzeni, gorzał w nas święty ogień. Duży sukces
sukcesy w walce z Rosjanami odnosił na ziemi kieleckiej Marian Langiewicz. Jednak już w lutym miało miejsce wydarzenie dla powstańców bardzo niekorzystne. W Petersburgu podpisano konwencję przewidującą współpracę prusko-rosyjską przy zwalczaniu powstańców. Zaczęli oni popierać Mariana Langiewicza. W wyniku ich działań po wyjeździe Mierosławskiego Langiewicz został dyktatorem powstania. W tym czasie wojska powstańcze ze zmiennym szczęściem toczyły zażarte walki z oddziałami rosyjskimi. W kwietniu Biali oficjalnie przystąpili do powstania i wkrótce objęli nad nim władzę. W związku z tym powołano, składający się z białych, rząd narodowy. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach, przy ogniskach wybuchała niezmożona siła swojska, żeby Polska była Polską. We wrześniu 1863 roku Czerwoni rozpoczęli atak wymierzony w zaborców. W jednym z zamachów zginął namiestnik królestwa generał Berg. Następnie w październiku dowódca wojskowy Romuald Traut został dyktatorem powstania. Zreorganizował on władze powstańcze i oddziały zbrojne. Jednak ta próba ratowania powstania nie miała już szans powodzenia. Walki prowadzone były na coraz mniejszą skalę, a coraz liczniejsze wojska rosyjskie skutecznie rozbijały oddziały powstańcze. Thank you.
Pytali się nas na świecie, o co wy się tak Polacy bijecie? O wiatr od Tatr, o każdą kroplę własnych rzek, i o cień od drzew, i o Bałtyków łonny brzeg. Pytali się nas daleko na świecie, o co wy się tak Polacy bijecie? O lśnienie gwiazd, o wolność naszych własnych dróg, o spokój gniazd, o każdej chaty niski próg. Pytali się nas na świecie, o co wy się tak Polacy bijecie? O błękit nieba, o naszych ojców stopi ślad, o własny chleb i o ten nowy, lepszy świat, i o piątkę w lesie, co echo za nami poniesie. Upadło.
Powstaniec dźwignął się na rękach i objąwszy pień pierwszego w lesie drzewa, stanął na nogach. Nasłuchiwał odgłosów bitwy. Nic nie przerywało ciszy. Patrzył na pobojowisko. Nie żałował ani tych, co w czarnym polu leżeli, ani siebie, ani dzieła. Jedyne czucie osiadło w jego piersiach. Jedyna myśl pod skrwawionymi włosami – bić się. Patrzał był, jak żołnierze mordowali rannych, jak półżywych oddzierali ze szmat. Nie wytrzymał tego widoku. Upadł po chwili i skonał. Jak tylko powstanie styczniowe zostało stłumione, Rosjanie rozpoczęli represję. Wiele tysięcy Polaków zostało zesłanych na Syberię, skąd nigdy już nie wrócili. Powstanie styczniowe zakończyło się klęską, jednak pomimo tego i represji wobec Polaków, zaborcom nie udało się złamać w narodzie ducha oporu, czego skutkiem było odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej.
kiedy nagle nas zaszumi, mowę sosny, gdy zrozumiesz. To jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem. To jest Polska. Gdy zobaczysz płowe wrzosy, rozbłyskane w kroplach rosy. To jest Polska. Kiedy drogim jest ci w życiu, żyto srebrne przy księżycu. To jest Polska. Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska. Wszyscy jesteśmy Polakami, więc zaśpiewajmy wspólnie pieśń, jak długo w sercach naszych. Raz podziękować pani dyrektor za przygotowanie tak przepięknej uroczystości i
To nie był teatr wielki, ale mieliśmy namiastkę teatrum takiego, które jest uduchowione bardzo mocno i to nasze święto, kolejne święto nasze narodowe, czyli wybuch Powstania Styczniowego okraszony tak pięknym koncertem. Przypominam, pani dyrektor nie mówiła, ale wysłuchaliśmy Chopina, wysłuchaliśmy kogo jeszcze? Wieniawskiego, jeszcze Henryka Wieniawskiego. To są ci nasi wielcy, którzy dali tę duszę nam, Polakom. To była iście patriotyczna nuta, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję i w wykonaniu naszych młodych kraśnickich artystów było to szczególnie przemiłe i wam, młodzi artyści, jeszcze raz serdecznie dziękuję i pani dyrektor po raz trzeci. Wykonawcom podziękować, nauczycielom, którzy was przygotowali i to, że daliście całe serducho, to było czuć, przeżyliśmy to wszyscy. I tak jak wtedy wczuwaliśmy się, mieliśmy tą samą krew, co tamci Polacy, którzy walczyli, przelewali ją za nas. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie, dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję za rozdanie nagród, za to, że w szkole muzycznej mogą toczyć się takie wydarzenia, przypomnienia o tych wielkich wydarzeniach. Wszystkim państwu jeszcze raz serdecznie gratuluję dzieci, gratuluję w Kraśniku takich dzieci, talentów i do zobaczenia na kolejnych koncertach.